Witajcie w trzecim i zarazem ostatnim filmie dla Jurajskiego Czerwca w 2024 roku. Tematem dzisiejszego materiału jest dinozaur, który tak naprawdę zawsze był obecny w uniwersum Parku Jurajskiego. Jednak nigdy oficjalnie nie dostał szansy, aby się w nim pojawić, a przynajmniej pod swoją prawdziwą nazwą. Dlaczego Deinonycha można nazwać Velociraptorem Parku Jurajskiego? O tym już teraz. Zapraszam. Deinonych to jeden z najlepiej poznanych przedstawicieli dromeozaurów, który żył w okresie wczesnej kredy na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. To jego odkrycie zapoczątkowało dyskusję na temat obecności piór wśród drapieżnych dinozaurów. Stał się również symbolem wysoko rozwiniętej inteligencji wśród dinozaurów i ostatecznie został zauważony przez ojca Parku Jurajskiego, którym jest pisarz Michael Crichton. Podczas zbierania materiałów do swojej powieści Michael Crichton odwiedził Johna Ostroma, odkrywcę szczątków Deinonycha, który dokonał tego w 1964 roku. Crichton zbierał wszystkie potrzebne informacje, aby stworzyć kreację idealnego zabójcy w Parku Jurajskim. Po wydaniu powieści Ostrom w jednym z wywiadów powiedział, że przedstawiony w książce Velociraptor był wzorowany właśnie na Deinonychu, prawie w każdym szczególe. Sam Crichton nawet zadzwonił do Ostroma, aby poinformować go, że w swojej powieści zmieni nazwę Deinonycha na Velociraptor, ponieważ uważał, że ta brzmi bardziej groźnie. Podczas produkcji filmu Park Jurajski z 1993 roku reżyser Steven Spielberg skontaktował się z Johnem Ostromem i poprosił o kopię wszystkich dokumentów technicznych, które zostały przygotowane dla Deinonycha. W przeciwieństwie do powieści, raptory widziane w filmie miały zostać właściwie nazwane Deinonychami. Powstały nawet grafiki koncepcyjne dla tego gatunku, jednak później w fazie przedprodukcji zmieniono nazwę na Velociraptor, który był już częścią powieści Park Jurajski. Jednak coś w filmie pozostało z samego Deinonycha, mianowicie scena wykopalisk, kiedy to ekspedycja naukowa Alana Granta dostarczyła idealnie zachowany szkielet dromeozaura, którego nazwano Velociraptorem. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że wykopaliska miały miejsce w Montanie, a sam drapieżnik osiągał znacznie większe rozmiary niż Velociraptor. Tak więc Deinonychus, przynajmniej w nieoficjalny sposób, pojawił się w pierwszym filmie. Kolejne wzmianki o Deinonychach to już rok 2020, kiedy to pojawiły się informacje, że ten dinozaur dostanie swój czas w Jurassic World Dominion. Tutaj również zostały stworzone obrazy koncepcyjne dla tego gatunku. Jednak w pewnym momencie tego samego roku Deinonych ponownie został zamieniony na innego przedstawiciela swojej rodziny, którym jest Atrociraptor. Co ciekawe, Deinonych widnieje na listach grupy ochrony dinozaurów, co może wskazywać, że faktycznie ten drapieżnik był hodowany. Nadaje mu to też status obecności w oficjalnym kanonie. Nie wiadomo tylko, czy jakiekolwiek populacje żyły na Nublar lub Sornie. Deinonych pojawił się póki co tylko w grze Jurassic World Evolution, gdzie nadano mu dość osobliwy wygląd i pomniejszono go w stosunku do samych Velociraptorów czy Atrociraptorów. Z ciekawostek, dla wokalizacji Deinonycha użyto zmodyfikowanych dźwięków Dilophosaura i Fog. Więc jak widzicie, Deinonych w pewnym sensie jest obecny w filmach serii Jurassic Park i World. Niemniej jednak uważam, że historycznie ten gatunek zasługuje na pojawienie się pod swoją oficjalną nazwą w nadchodzących produkcjach. Czy twórcy zdecydują się na taki ruch i dołączą tego drapieżnika do szerokiej już listy gatunków dinozaurów, jakie mogliśmy na przestrzeni 31 lat zobaczyć w uniwersum? Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Tymczasem dziękuję, że byliście dziś ze mną i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!